Jest to klub Politechniki Szczecińskiej Pinokio. Działa w pomieszczeniu zastępczym, to jest w bocznej sali. Stołówki U36. Od początku było takie założenie. Stworzyć klub, w którym nie będzie dyskotek, poszukać nowej formuły rozrywki dla studentów. Czuję, kiedy robię coś, ale po tej pracy zawsze mam ulubione chwile, które nadają życiu sens. Kiedy oczy spokojne i w gardle nie drży głos, myśli są No, zaczęło się bardzo niewinnie, oczywiście, jak to zwykle bywa. Albowiem został zaproszony do współpracy zespół Operating Conditions, który zresztą mnie wcześniej zaprosił do współpracy. I wspólnie zaproszeni wylądowaliśmy w klubie Pinokio w 1986 roku. A później to już jak grzyby po deszczu, niemalże. Może to trochę jest niemoralne, ale nie przeszkadzamy im się rozmnażać. Właściwie to nie bardzo wiadomo, ile ich jest, bo tak, bo narodziło się trio Kazany, a jeszcze, że tak powiem, nominalnie afiliowany jest przy klubie duet Kazana-Gębalski, kolaboranci, nowa fala, punk rock, właściwie taki dosyć zdecydowany rock and roll oraz 12 srebrnych taksówek, który to zespół w pewnej minimalnie zmienionej konfiguracji nazywa się Kto w Tamto oraz zespół Labirynt, który powstał z kolei z innej formacji, mianowicie z formacji Gras typowo regowej. Jazz Conversation to spotkania najlepszych muzyków i zespołów jazzowych z Polski.